Podpisy pod aktem notarialnym złożyli burmistrz miasta Strzegomia Zbigniew Suchyta oraz Waldemar Topolski z FSB Piekarnie spółki ZOO, tym samym pieczętując swoją współpracę. Działka o powierzchni prawie 3,5 hektara w niedługim czasie zostanie zagospodarowana. Wybudowana będzie tam piekarnia. Wybór oparliśmy przede wszystkim na bardzo dobrym położeniu pod strefy Strzegomiu, bardzo przychylnej atmosferze lokalnych władz w osobie pana burmistrza i jego zespołu, jak również dostępności pracowników, dostępności wykwalifikowanej siły roboczej. Burmistrz miasta nie krył zadowolenia z podpisanej umowy. No przede wszystkim nowe miejsca pracy, które cieszą, bo przecież mamy bezrobocie bardzo duże, zwłaszcza teraz zimą wzrosło i to bardzo znacząco. No, to także radość, że tereny, które zagospodarowaliśmy wcześniej, przekazując no, olbrzymie pieniądze na uzbrojenie terenu, nareszcie zostają wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. FSB Piekarnie planuje w przyszłości rozszerzyć swoją działalność w strzegomskiej podstrefie. W zależności od sytuacji rynkowej, od rozwoju sprzedaży, chcielibyśmy w ciągu roku podjąć decyzję o kolejnej fazie, na którą mamy już zarezerwowany grunt, która oznaczałaby kolejne kilkadziesiąt miejsc pracy i kolejne kilka tysięcy metrów budynku produkcyjnego. Podczas ostatniej wizyty w Warszawie Zbigniew Suchyta miał okazję zobaczyć jedną z fabryk spółki FSB. Zobaczyliśmy tą piekarnię, byliśmy w środku, prawie że dotknęliśmy tych urządzeń. Oczywiście posmakowaliśmy bułek, które tam pieką się do McDonalda. No, u nas będą dwie linie technologiczne, nie tylko bułki, ale jeszcze i do rogalików linia, więc no, było na co popatrzeć. Budowa pierwszej fabryki w strzegomskiej podstrefie najprawdopodobniej rozpocznie się jeszcze w kwietniu tego roku.